Cześć, z tej strony Paweł z kanału Fajtrak. Na ostatnim filmiku stwierdziłem, że zakończę część kolei wąskotorowych tutaj z Zabrza na Rudę Śląską ze względu na to, że nic nie znalazłem. Jednak wczoraj, czyli w piątek, dzisiaj jest sobota, byłem na serwisie samochodów ciężarowych. Siodło mi się popsuło w samochodzie. I okazało się, że mechanik ma swoją siedzibę w dawnej lokomotywowni kolei wąskotorowych. Porobiłem kilka zdjęć, tutaj zaraz wam wrzucę. I stwierdziłem, że no kurczę, zmotywowało mnie to na tyle, że stwierdziłem, poszukam dalszej części tego toru. Także lecimy dzisiaj na Zaborze, w okolice Lompy, w Zabrzu oczywiście. No i stamtąd poszukam jakichś pozostałości w kierunku Rudy Chebzie. Postaram się odnaleźć miejsca, gdzie były bocznice kolejowe przy Zabrze Wschód i Ruda Chebzie. No i zobaczymy. No, wszystko zależy od tego też, jaka pogoda będzie, czy nie złapie mnie deszcz przypadkiem, bo tak jest początek sierpnia, a pogodę mamy taką deszczową dosyć bardzo. No nic, zapraszam na film. No i dotarłem do starej lokomotywowni, za plecami mam ją. I tak no, na razie nic ciekawego tutaj nie znalazłem, nie licząc lokomotywowni. Pokręciłem się trochę po okolicy. Nic, wezmę zaraz odpalę drona, trochę polatam po okolicy. Zobaczymy, czy coś będzie widać i lecimy dalej. No, tak właśnie wygląda ta lokomotywownia. Zdjęcia, które wcześniej widzieliście ze środka, teraz pozamykane. Tutaj też widać jakieś budynki gospodarcze, które też należały właśnie do tej lokomotywowni. Jeżeli się nie mylę, no, pewności nie mam, no bo tutaj wiadomo, no, podkładów żadnych nie widać, ale najprawdopodobniej tędy biegło, z tamtej strony od parku Pileckiego w tą stronę do Rudy Śląskiej. Nie wiem jeszcze tylko, co to jest. Możliwe, że tam u góry gdzieś biegły jakieś tory też, albo to był jakiś budynek. Nie wiem, jak ktoś wie, to proszę o informację. No, gdzieś mniej więcej tędy przebiegała wąskotorówka i leciała dalej w stronę Rudy. A mniej więcej, jak jest ten słup, była stacja Zaborze. No, nie należała do wąskotorówki, ale jako ciekawostka była tutaj stacja na linii bodajże numer 166. Do czasu budowy drogowej trasy średnicowej istniała tutaj. No a potem ją zlikwidowali. Lecimy dalej. Więc tak, połaziłem, pokręciłem się tutaj po okolicach. Nic nie znalazłem. Według map, tak jak patrzyłem, no to gdzieś w tym miejscu tory odchodziły w stronę teraz, czy w stronę, tak jakby za ówczesny Kaufland, za obecny Kaufland. No i tam przejeżdżały przez drogę. Ten przejazd kolejowy, spróbuję znaleźć zdjęcia z tamtego miejsca, ale nie gwarantuję, może się uda, może nie. I z drugiej strony ja się też tam udaję teraz. Przeparkuję tam samochód i będziemy lecieli dalej w stronę Chebzia. Aha, jeszcze taka ciekawostka. Kupiłem sobie etui na telefon. Bardzo fajne, eleganckie. Świetnie broni, świetnie chroni telefon przed upadkami, uderzeniami takimi, bo już miałem przygodę, że niestety stukłem ekran. Jedyny minus jest taki, że nie mieści się do uchwytu ani do gimbala, ani do uchwytu z kontrolera z drona, także za każdym razem muszę wyciągać i wkładać na nowo. Teraz skończyłem latać, no to znowu wsadzimy w etui na 10 minut, no ale lepiej wsadzać 10 razy w etui niż później naprawiać.
Dobra, lecimy dalej. No, jestem już za rondem, jak widać. Rondem, które podejrzewam, że przed chwileczką widzieliście z góry. I dochodzę do miejsca, gdzie była bocznica. Znaczy, biegły normalnie tory i była bocznica wąskotorowa. Mam taką cichutką nadzieję, że może chociaż tutaj jakieś czy podkłady się ostały, czy chociaż jakieś, nie wiem, pozostałości. Chociaż może być z tym ciężko, no ale nic, zobaczymy. No i doszedłem do trasy tak zwanej NS, to się chyba nazywa. I mam zagwozdkę, bo nie mam pojęcia, którędy tędy biegła trasa. Bo są dwie opcje. Tu jest nasyp i jest obok takie wgłębienie. Z tej strony jest dokładnie to samo. Tutaj aż tak nie widać tego, bo jest pozarastane, ale też tu jest dosyć duży nasyp. Ale obok tego równie dobrze jest też płaska droga. Tu się troszeczkę wywyższa, ale to może też być przez to, że droga tu była budowana. No, ciekawość zwyciężyła. Wlazłem na górę i wychodzi na to, że tutaj w dołku musiała być ta bocznica, bo u góry nie ma nic. Tam jest za wąsko, żeby było kilka torów, nawet wąskotorowych. Lecimy dalej. Tak, za chwilę pokażę wam zdjęcia, jakie robiłem przy przejeździe na ulicy Zabrzeńskiej. A teraz udaję się w okolice dworca w Chebziu, dworca kolejowego w Chebziu, bo tam koło dworca przechodziła linia wąskotorowa i no, przecinała tory Zabrze, Gliwice, Katowice. No i poszukam tego tunelu i na tym zakończę. No, a więc tak, dotarłem do, można powiedzieć, końca, w sensie do tego odcinku, do którego chciałem, czyli do skrzyżowania linii dawnej wąskotorówki z linią Zabrze-Katowice. Szczerze mówiąc, nie kojarzę, jaki to jest numer linii. I trochę jestem w szoku, bo byłem pewny, że znajdę tunel, który przechodził przez tory, pod torami właściwie, bo tak mi się wydawało po zdjęciach, po Google Maps. A wychodzi na to, że to był most, albo ten, przy którym stoję, albo tam w oddali, z tyłu, też jest most, także ciekawa rzecz. Tak, tam w oddali wydaje mi się, że też jest most, on musiał przechodzić na drugą stronę tutaj gdzieś. No ale tu już się zapuszczać nie będę. Nic, trzeba wracać do samochodu i pomału kończyć ten film. Tutaj już w kierunku Bobrka nie będę nagrywał. W ogóle no, muszę się zastanowić nad niektórymi aspektami, w sensie nad bezpieczeństwem, bo byłem teraz. Podejrzewam, że niektórzy się zorientowali, że nie ma jednego odcinka. Było to w Rudzie Nowym Bytomiu. Tam była też bocznica. Fajne tory. Wrzucę wam zdjęcie. Znaczy zdjęcie, w sensie zdjęcie mapy. Bo zdjęć danej bocznicy nie znalazłem. Ale ze względu bezpieczeństwa po przejechaniu tamtędy stwierdziłem, że nie będę ryzykował, bo nie znam tam nikogo, a takie dzielnice się swoimi prawami rządzą, więc nie chciałem nikogo denerwować, nie chciałem ja też ryzykować, że coś się może stać. Co prawda żona moja wie dokładnie, gdzie jestem, ale różnie to bywa. Także Tak to bywa nieraz. Cały czas się zastanawiam, czy na pewno dobrze trafiłem, czy na pewno to jest ten przejazd. No ale nic innego tutaj nie widzę, szczerze mówiąc.
Także nic. Kończę. I co? Dziękuję za obejrzenie tego filmu. Zapraszam na następne. No i co, no? Ciao.